Witam, witam w nowym odcinku Let's Playa Think Smallwood. W ostatnim odcinku trochę zapoznaliśmy się z naszym bohaterem i skutek nieszczęśliwego zbiegu okoliczności musimy wyruszyć w podróż. No musimy, nie musimy, w każdym razie wyruszamy. Na razie cel jest taki, że ciotka mieszkająca w Terris, to jest tutaj na południowy zachód od nas, wysłała nam list i zaprosiła nas do siebie. Problem w tym, że mostu pilnuje gościu żądający 100 sztuk złota, a że tyle nie mamy, to co jeszcze możemy zrobić? Możemy spotkać się z magiem, który zaoferował nam naukę magii. Mieszka gdzieś w tę stronę. Jeszcze może nie w tej chwili, ale w pewnym momencie czeka nas dość... nawet w wielu momentach czeka nas trochę grindu, czy chodzi o złoto, czy bardziej doświadczenie. Nowy sprzęt na nowy ekwipunek. Ale póki co tak luźno idziemy, bez stresu. Wizard Martridge tutaj ma swoją posiadłość. Złote serca zwiększają nasze zdrowie. Nauczyciel magii. Obserwował nas jakąś fioł. Właśnie, podglądanie przez okna. A magii. Nasz bohater ma zdolność do używania magii. I co możemy zrobić? Tworzyć laski przeciwko nas? Naprzeciw nas? Latanie? Może? Okej. Śmierć ciskać z rąk. No i mag ma w tej chwili dość. Dobra, dobra. Tak, jesteśmy gotowi. Będziemy honorowi. Musimy już udowodnić swoją wartość. W jaskini, w górach tutaj żyje bestia, nazywana jej Bonka. Musimy ją zabić. Okej. Świetnie. Bonka żyje w jaskini na zachód stąd. Ten czerwony napój zwiększy nasz atak, żebyśmy mogli przesunąć skałę. Są czerwone, niebieskie zwiększają obronę, fioletowe zwiększają magię i wielokolorowe, które zwiększają wszystko naraz. Oczywiście trzeba wszystkie znaleźć. Na szczęście chyba jeszcze pamiętam większość rzeczy. Między innymi to, że przedostatnia lokacja jest cholernie trudna. No dobra, Matrycz powiedział, że tutaj gdzieś jaskinia jest. Przejście już chyba widzieliśmy, to było... Jakoś tak. Wejdź do środka, wybiję wszystkie plecaki, bo doświadczenie. Część beczek ma ustalony drop, a część ma losowy. To jest skała, która prowadzi do jaskini Bonkasa. Jednak jeszcze sobie odwiedzimy tutaj okolice. Parę kulanek jest do wystukania. Kulanki, pluskwy. Jak to woli. Ta żółta liczba to jest właśnie ile expa dostaliśmy. 5 expa to niedużo, ale zawsze coś.
tego, z tej strony, nie? A z tej? Okej. Piękna animacja Dinka. Aha, tam jest czerwone serce, które by nas na maksa uleczyło, ale no dobra. I bestia jest tutaj. Oto ona. I teraz czeka nas standardowa nawalanka z bossami w tych grze. To mniej więcej tak będzie wyglądało. Co ciekawe, wrogowie mogą siebie nawzajem zranić. Poza żelkami i bagami, znaczy, które nie mają kończyn, które mogą atakować. I jeśli wróg zaatakuje wroga, to mogą się zacząć tłuc, co znacznie nam sprawę ułatwi. Ok, Ponkas zabity, wracamy do naszego maga, pochwalić się. O, wędrowiec. Co tam? Twoja stara. Dobra. Możemy go zaatakować, wtedy on zacznie biegać. Nie wiem, czy do zabicia, czy ucieknie jakoś. Nieważne. Nie ma, ale zostawi jakąś kartkę. Drogi Dinku, jeśli widzisz to, to znaczy, że naprawdę posiadasz zdolność do używania magii. Niestety zostałem wezwany i nie mogę cię instruować. Są inni nauczyciele, których możesz wykorzystać do nauki. 200 sztuk złota, wydaje mądrze. I zostawiam ci zaklęcie. To jest... O właśnie, możemy... Palić drzewa. Fireball jest zaklęciem bardzo uniwersalnym w tym względzie. Okej, okay. Magia. Tak jak widać wokół ikonki Fireballa taki zielony pasek się pojawił. Jak się zapełni, to znaczy, że możemy użyć zaklęcia. Szybkość regeneracji zależy bezpośrednio od magii, to znaczy... Jest jakaś tam kwota, którą trzeba wydać na opanowanie. Też tu będę pamiętał. To po prostu działa. Im więcej magii, tym szybciej się ładuje. I to zależy od konkretnego zaklęcia. Pierwsza niespodzianka jest tutaj. Możemy spalić drzewo i przejść dalej. Taki mały obszar. Jak widać. W którym na razie dużo chyba nie zrobimy. Chyba. Poza spaleniem wszystkich drzew. Jest tu jedna chatka. Której mieszkaniec może nam coś sprzedać, ale chyba na razie nie mam dość złota. Przypominam, że 100 sztuk muszę wydać na przejście przez most. O, tutaj widać trochę skarbów, ale będziemy mówić tutaj dość sporo później, dużo później. To jest ta chatka, o której mówiłem. 500 złota. On sprzedaje turbobuty, które naprawdę się przydadzą, bo tutaj trzeba wszędzie na piechotę chodzić, czasem przez całą mapę. No właśnie.
Żadnego dotąd nie sprzedał, ale twierdzi, że są warte swojej ceny. Save point tutaj nie wiem po co. Idziemy palić, jak popalić. Hej. Drzewa generalnie warto palić w każdej możliwej okazji. Drzewa, które można spalić, są jaśniejsze od nietykalnych. Nigdy nie wiadomo, co będzie za takim drzewem. Może będzie jakiś skarb, może będzie przejście. Dobra, płacimy mu. I tyle go widzieli. Na szczęście już nie będzie nas więcej blokował. Ok, po drugiej stronie co możemy zrobić? Do zamku jeszcze nie mamy wstępu, nikt nas nie puści. Możemy iść prosto do teris, możemy też te okoliczne tereny wokół zamku pozwiedzać, co też właśnie uczynię. Właśnie o tym mówię. Jeszcze więcej zdrowia, co się zawsze przyda. Tam mam Jurk. Tutaj podejdziemy później dużo. Na razie tutaj nic nie zrobimy. Idziemy gdzie indziej. Dom wygląda na opuszczony. A 200 zł to 200 zł. Większość bąkasów jest robienia twardsza od tego, którego zrobiliśmy w jaskini. I daje mniej expa. Trzeba będzie w kurce broń kupić. Ponieważ broń da nam bonus do ataku, w związku z czym ogólnie większe obrażenia. Co tam możesz nam powiedzieć? Jest opowieść o wyspie na morzu, gdzie żyją i ludzie, i smoki. Nawet jest tam jakiś tunel podziemny. Mruk, mruk. Opowieść, na pewno nic takiego w tej grze nie ma. To normalnie teleporter. Okej, tutaj. To jak on to robi? Last Mercury został magicznie zablokowany ze wskazu króla Daniela. Nie możemy tutaj wejść na razie, ale ponieważ mapa wskazuje, że tam coś jest, można się domyśleć, że prędzej czy później tam wejdziemy. Dobra. No.
Ok, tutaj jak widać jest turbo, że feedback już nas ściga. Może się najpierw wyleczę orzeszkami. Spróbuję skrzynkę ogłosić. Bo nie mam co liczyć na to, że uda mi się zabić tego. Muzyka się skończyła, niestety się nie powtarza. Cię opłaciło, mega napój. Wszystkie statystyki plus jeden. Ok. Tyle jeśli chodzi o ten teren. Jeszcze tu wrócimy, ale na razie idziemy do Teris. Wiadomości króla, wydanie 43. Emilder Flatstomp wygrał turniej. No proszę. Ok, możemy kupić sobie napój za 25 zł, jedną sztukę przynajmniej warto mieć, a czasem nawet więcej. W razie w jakie kłopoty chcemy się pakować. Poszukiwani. Grupa bandytów zwana jako The Cast. Skontaktować się z królem Danielem z informacjami. To jest Slayer. Kolej, to jest chyba najtrudniejszy z dwóch miesiąc takich naprawdę końcowych. Niestety na mieć nas nie stać. Na bombę nas stać, ale bomby są nieco nieporęczne. Mają swoje zastosowania, ale to są bardziej fabularne. Dzień dobry. Jakieś wieści? Córeczka na nim przepadła. A póki co to wszystko. Think Smallwood, jestem wojownikiem. Chcieliśmy zaszpanować w ten Big Farmer. No właśnie. Lider zdąży nas ośmieszyć i idzie na prawdziwe przygody. No dobra. To jeśli chodzi o szpanowanie tutaj. Tam gościu, który siedział, oferuje taki mini side quest, jednak nie jestem dość silny, żeby go zrobić. Chyba nie muszę być silny. Okej, córeczka jej została porwana. Nikogo nie obchodzi, bo są biedni. Jesteśmy bohaterem, więc pomożemy. Jak się nazywa? Mary. Roll them. Ok, żadnych śladów. Trzeba będzie poszukać córeczki. Znajdziemy ją, ale raczej zupełnie przypadkiem. Ok, co to jeszcze można zrobić? Można iść do domu ciotki.
Dzień dobry. Burak. Wyciągamy. Okej, ciotka przygotowała nam pokój na piętrze. Taki ładny pokój od Jadwinka. Okej, w tym miejscu zasejwujemy, a w następnym odcinku zaczniemy na poważnie zadanie obszaru wokół Teris. A tego obszaru no trochę jest. Do zobaczenia.